Tom 63. Mumia egipska. Rozdział 6. W niedzielę poszedłem na giełdę na kole, warszawski targ staroci. Niewielki bazarek leżący przy pętli tramwajowej, wciśnięty pomiędzy blokowisko z lat 50. a ogródki działkowe i biurowce. W niedzielne poranki staje się wielkim antykwariatem pod gołym niebem. Można tu kupić i sprzedać niemal wszystko. Lubiłem snuć się pomiędzy kramami i patrzeć na wystawione tu rzeczy, pretendujące do dumnego miana antyków. Niekiedy faktycznie, jak perła wśród śmiecia, pojawiało się tu coś ciekawego. Najczęściej jednak wzrok mój ślizgał się obojętnie po zdezelowanych meblach i przeróżnych landszaftach. Tego dnia przygnała mnie tam niezdrowa ciekawość. Czy w tonach wszelakiego szmelcu nie pojawią się czasem egipskie zabytki? Czy może wśród bazarowych twaniaczków, kolekcjonerów i emerytów wyprzedających pamiątki rodzinne nie mignie mi czasem twarz Kowalskiego? Wędrowałem niespiesznie, więcej uwagi poświęcając mijającym mnie ludziom niż wystawionemu towarowi. Intuicja jednak zawiodła mnie. Ani egipskich zabytków, ani zagadkowego studenta. Na wschodnim krańcu targowiska, pod płotem, natrafiłem za to na Jerzego Baturę. Urządzono tu coś w rodzaju baru. Mój wróg siedział smętnie nad miską flaczków i pociągał piwo z butelki. Sądząc po jego minie, nie bardzo mu smakowało. Cóż za miłe spotkanie, zażartowałem. Ach, to ty spojrzał na mnie obojętnie. Czego szukasz na tym śmietniku? Flaczków nie polecam, za dużo pieprzu, ale Bigos powinien być lepszy. Nie jestem głodny. Piwo jakby skwaśniałe, powiedział. To już nie ten bazar, co kiedyś. Czasy upadku. Już cię wypuścili? Zainteresowałem się. Dostałem urlop zdrowotny z odsiadki. Powiedział. Mam ciężką depresję, niemożliwą do leczenia w warunkach zakładu karnego. Spojrzałem na niego z potoka. Faktycznie. Wyglądał nieszczególnie. A co dobrego słychać w polskim muzealnictwie? Zakpił. Nic ciekawego. Znaleźliśmy egipski sarkofag. Autentyczny? Jego brwi uniosły się w zdziwieniu. Coś podobnego. Szukam tego gościa. Pokazałem mu zdjęcie Kowalskiego. Obejrzał je uważnie, a potem pokręcił głową. Nie kojarzę. A co, bywał tu? Nie wiem. Ale tak zapytam, nie orientujesz się, czy na czarnym rynku krążą u nas zabytki pochodzące ze starożytnego Egiptu? Nigdy się z czymś takim nie zetknąłem Pokręcił głową Ale ten temat mnie nie interesował Nie moja branża Z tego co wiem Jakiś czas temu wpadli szmuglujące rzeźby z Jordanii Dla jakiegoś nowobogackiego z Konstancina Słyszałem o tym Z Ukrainy przywożą ostatnio trochę greckich hamfor Ale Egipt Daleko I chyba zainteresowanie nikłe Ale gdyby ktoś chciał to przecież może to kupić legalnie na zachodzie i przywieźć zupełnie oficjalnie. A o tego kolesia zapytaj Maćka. Który to? Koło bramy, handluje samowarami. Powołaj się na mnie. One zna tu wszystkich. Zakończył Batura. Podziękowałem za pomoc i ruszyłem na poszukiwania. Maciek okazał się wyjątkowo grubym facetem. Miał co najmniej 100 kg nadwagi. Potężne cielsko dosłownie rozsadzało ortalionowy dres. Szukam jednego gościa, pokazałem mu fotkę. Jerzy Batura pozwolił mi się na siebie powołać. Tłuściocho taksował mnie spojrzeniem. Jest pan jego przyjacielem? Wręcz przeciwnie, jestem jego zaciekłym wrogiem. Nie gadaj z nim, to kumpel pana samochodzika, odezwał się kaprawy typ, sprzedający obok stare żelazka. Zamknij się, rzucił mu grubas. Kogo szukasz? Pokazałem mu zdjęcie Kowalskiego. Obejrzał je uważnie, jakby zeskanował wodnistymi oczkami. Chyba go kojarzę. Próbował opylić jakiś egipski posążek. Przypomniał sobie. Będzie ze dwa miesiące temu, jak nie lepiej. Potem już go nie widziałem, ale bazar duży. Mógł się tu kręcić. Oddał mi fotkę. A tego batureto przydałoby się przy okazji zapuszkować znowu. Dodał. Powietrze nam tu psuje. Zrobię, co się da, obiecałem. A zatem zagadkowy student sprzedawał nie tylko amulety, miał więcej tego egipskiego towaru. Skąd go brał? Wyszedłem z bazaru i powędrowałem w stronę przystanku. Tu pod płotem rozłożyło się jeszcze kilkudziesięciu handlarzy, ci nie udawali nawet, że sprzedają zabytki. Na ich stoiskach przeważały kompletne śmiecie. Przy samym przystanku rozłożył się wesoły Rosjanin. Kiedyś przybywały ich do nas tysiące, obecnie, po wprowadzeniu wiz zniknęli niemal bez śladu. Przeleciałem wzrokiem wyeksponowany towar. Torebki z cedrowymi orzeszkami, płyty z pieśniami chóru Aleksandrowa, kilka matrioszek, hałwa w puszce oraz pękaty woreczek prażonych nasion słonecznika. Co potrzeba? Zapytał. Milczałem. Wpatrując się zdumiony w kilka plastykowych torebek. Wyglądały na pierwszy rzut oka jak i jednorazowe porcje szamponu do włosów, ale brunatna ciecz wewnątrz przypominała wyglądem lepik. Najbardziej zaintrygowała mnie etykietka przyklejona do nich nieco krzywo. Co to jest? Wykrztusiłem pytanie. Mumio, wyjaśnił ochoczo. Taka mumia, jak z Egiptu? Drążyłem temat. Znaczy wyciśnięty z niej olejek? No, nie zupełnie. Uśmiechnął się szeroko. Ale podobnie skuteczne. To występuje u nas, na Kaukazie. To leczniczy olej, który wycieka ze skał. Trochę podobny do ropy, trochę do nafty, trochę do asfaltu, ale inny. Jedno jest takie miejsce na świecie. Gdy słońce ogrzewa górę, on ścieka po kamieniu. Zbiera się go wtedy. Niedużo, może kilkaset litrów rocznie. Ale do czego to służy? Świetne lekarstwo. I pić można, i do herbaty dodać, i powierzchu też można smarować. Na zaziębienia i na stłuczenia. Bardzo skuteczne. I niedrogie, tu podał cenę, która mnie odpornego człowieka, omal nie przyprawiła o natychmiastowy zawał serca. Potargowałem się odrobinę i trochę opuścił. Kupiłem jedną torebkę i umieściwszy ją troskliwie w kieszeni, poszedłem na przystanek. Coś podobnego, myślałem po drodze. Nazwa handlowa specyfiku dotarła do Rosji pewnie w średniowieczu, wraz z prawdziwymi mumiami importowanymi z Egiptu. Potem mumii zabrakło, a tymczasem specyfik nadal wykorzystuje starą, cieszącą się zaufaniem markę. Pokręciłem się jeszcze przez chwilę, a potem wsiadłem do tramwaju i pojechałem do domu. Byłem już prawie na Ursynowie, gdy zadzwonił telefon komórkowy. Witaj, Pawle, poznałem głos generała. Mam dla Was kiepską wiadomość. Coś się stało? Zaniepokoiłem się. Tak, udało nam się zdobyć dwie informacje. Wasz Sławomir Kowalski jest obywatelem Szwecji. Miesiąc temu opuścił nasz kraj przez przejście graniczne w Gdyni. Odpłynął promem? Zgadza się. Czy mogę jeszcze coś dla Was zrobić? Dałoby się aresztować go, gdy tylko pojawi się znowu na naszym terytorium? Brak podstaw prawnych. Na razie nie zrobił nic zakazanego. Jedyne, co możemy zrobić, to przekazać mu zaproszenie na rozmowę, a on spokojnie może je zignorować. Nawiążemy kontakt ze szwedami, niech mu się przyjrzą, zadecydowałem. Życzę powodzenia, rozłączył się. W poniedziałek rano pan Tomasz przyszedł do pracy poważnie zakatarzony. Przemarzłem wczoraj na kość, powiedział: I zaziębienie mnie złapało. Kondycja już nie ta, co kiedyś. Sypiał człowiek pod namiotem, to i ciało się hartowało, a teraz byle przemoczenie butów i zaraz katar łapie. Trzeba jeść codziennie łyżkę stołową miodu, poradziłem. Świetnie podnosi odporność i żołądek przy okazji reguluje. Będę musiał spróbować. A teraz chyba łyknę ze dwie polopireny i do roboty. Dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Byłem wczoraj na kole. Nasz ptaszek pojawił się tam dwa miesiące temu z egipską figurką. Ale dzwonił Skorliński. Zreferowałem, co powiedział generał. Do licha, zmartwił się. No trudno. Widziałeś coś ciekawego na tym bazarku? Nagle doznałem olśnienia. Kupiłem jeden drobiazg. Uśmieje się pan. Wyłowiłem z kieszeni kurtki torebkę z zagadkową mazią z Kaukazu. Czy to żel do włosów, czy też smar do czołgu. Zażartował. O, do licha, przeczytał etykietkę. Jak widać, w Rosji średniowieczna medycyna przeżywa renesans. Co to za draństwo? Wyjaśniłem. Uśmiechnął się lekko. A wiesz, tak mi dokuczył ten katar. Że chyba gotów jestem spróbować. Popatrzmy. Wczytał się w wykaz chorób, które miał leczyć specyfik. No proszę. Grypa. Zaziębienie. Choroba wieńcowa. Anemia. Gruźlica. Cholera. Trądzik. Ospa. Szkarlatyna. Tylko dżumy brakuje. Jak to dawkować? Dwie. Trzy krople na szklankę herbaty? Pan żartuje, prawda? Zaniepokoiłem się nie na żarty. Przecież. Ale on już zrobił cyrklem dziurkę w torebce i nakapał do szklanki. Ano, zobaczmy, pociągnął nosem. Nic mi ten zapach nie przypomina, ale jest przyjemny, coś trochę jakby kadzidło. Wychylił szklankę jednym haustem, w smaku w zasadzie niewyczuwalne, mruknął rozczarowany. Jeszcze panu zaszkodzi, jęknąłem. E, taka ilość nie powinna mi zaszkodzić. Nawet gdyby to była smowa z dachu elektrowni w Czarnobylu. Kaukas, powiadasz? Tak. Górale z Abchazji twierdzą, że biblijny raj znajdował się właśnie u nich. Jak czytamy w księdze rodzaju, ziemia w ogrodzie 1 była przesycona wonnym oleum. To niewątpliwie jego pozostałości. Dobra, Pawełku, pogrzeb w internecie. A ja zobaczę, czy nie ma dla nas jakiś przesyłek. A i przelej resztę. Jak to się nazywa? Mumia? Mumio, odpowiedziałem. Przelej resztę do jakiejś buteleczki, żeby nam się nie zmarnowało. O, na przykład do tej, z regału zdjął przedwojenną flaszeczkę na lekarstwa. Przeszukiwałem szwedzkie bazy danych, jednak tam zabytki pochodzące z Egiptu nie pojawiały się jakoś w handlu. Owszem, jeden ze sztokholmskich domów aukcyjnych wystawiał dwa lata temu zbiór egipskich posążków ale pochodziły z kolekcji zmarłego zbieracza. Przewrócił z paczką, położył ją na stole i wyciągnął z kieszeni cezoryk, od moich przyjaciół z Litwy, powiedział. Prosiłem ich mailem o sprawdzenie, czy nie natrafiono tam na jakieś ślady pobytu Benedykta Solfy. Jak zapewne pamiętasz, był kanonikiem wileńskim. I co odpisali? Mamy tu piękny zbiór syrokopii różnych dokumentów. Zagłębił się w lekturę. Ja tymczasem penetrowałem światowy rynek dzieł sztuki egipskiej. Wreszcie delikatnie chrząknął. Popatrzyłem na niego zaciekawiony. Chyba jesteśmy na dobrym tropie, powiedział. Wyobraź sobie, Pawle, że Benedykt Solfa zapisał uniwersytetowi Wileńskiemu swoje zbiory naturalistyczne, medykamenta z różnych stron świata i kolekcje kuriozów. Jest tu kopia jego testamentu. Kurioza. Na przykład egipska mumia, albo medykament. Swoją drogą pomogło mi chyba to rosyjskie mazidło. Nos już mi się odblokował. Takie naftopodobne substancje mają czasem działanie przeczyszczające, ostrzegłem go. Nie ma sensu martwić się na zapas, machnął ręką. Teraz mamy dwie możliwości: albo sarkofag trafił na uniwersytet i ktoś go stamtąd wykradł, albo też nie trafił. Mógł też zostać zrabowany w czasie którejś z wojen, zauważyłem. Wilno z pewnością nieraz było zdobywane. Potop. Wojna północna. Rozbiory. Dwie wojny światowe. Coś ty powiedział? Szef poderwał głowę z naddokumentów. Dwie wojny światowe. Wcześniej. Potop. Szwecja. Aniachmie szepnął. Kowalski przyjechał ze Szwecji. Wytautas też grasował w tamtym kraju. Sądzi pan, Szwedzi podczas swojego najazdu, a ściślej w trakcie odwrotu, rabowali co tylko się dało. Po dziś dzień w ich zbiorach znajdują się tysiące dzieł sztuki wywiezionych z Polski. Myśli pan, że taskali ze sobą starożytną mumię? Poskrobałem się po głowie. Kto wie? Warszawa, Wilno, Bieżanów. Co najmniej trzy miejscowości, w których przebywał Benedykt Solfa. Zostały przez nich złupione. Milczeliśmy przez dłuższą chwilę. Mamy za mało danych powiedział wreszcie pan samochodzik. Poszlaki wskazują faktycznie na szwecję ale jeśli mumia tam trafiła, to jakim cudem wytałtas przeszmuglował ją do Polski? Co innego wrzucić kilka amuletów do kieszeni, a co innego przerzucić przez granicę dwumetrowej długości sarkofag. Niech pan nie zapomina. Że ten kompozytor wyszedł z posterunku policji w płocku, fałszując ręcznie przepustkę. Może zdołał też podrobić dokumenty celne? Pan Tomasz myślał bardzo długo. To niewykluczone, powiedział wreszcie, ale jeśli przywiózł to w sposób, że się tak wyrażę, półlegalny, gdzieś powinna być o tym wzmianka. Ale nie sądzę, żeby Szwedzi wypuścili coś takiego. No nic, sprawdzimy a ja pomęczę Litwinów, żeby zbadali, czy mają wykazy tego, co było w kolekcji Uniwersytetu Wileńskiego i co zrabowali Szwedzi. Zamek w Malborku, największa ceglana budowla Europy, z okien pociągu prezentuje się wyjątkowo okazale. Linia kolejowa, budowana jeszcze w XIX wieku, przecięła pod zamcze. Ilekroć jechałem tą trasą, nie mogłem się powstrzymać. By nie rzucić okiem na baszty i zębate mury krzyżackiej twierdzy. Jeszcze niecała godzina i wysiadłem na dworcu w Gdańsku. Lubiłem to miasto, a jakoś od bardzo dawna nie dane mi było po nim pospacerować. Zawsze wpadałem tu służbowo, jak po ogień. I tym razem chyba też nie pospaceruję, westchnąłem. Ruszyłem dziarskim krokiem naprzód. Przejście podziemne. Jeden zaułek, drugi. I niebawem byłem na starym mieście. Mimo, że była już późna jesień, ruch nie zamierał. Niemieckie wycieczki wędrowały długim targiem. Japończycy z nieodłącznymi aparatami fotograficznymi i kamerami filmowali i fotografowali wszystko, co wskazał im przewodnik. I wreszcie cel mojej wędrówki. Antykwariat. Paweł Daniec, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Przedstawiłem się, okazując legitymację. Krystyna, kobieta za ladą, uścisnęła moją dłoń. Jestem właścicielką. W czym możemy pomóc? Gestem wskazała mi krzesło. Usiadłem i otaksowałem ją dyskretnie wzrokiem. Mogła mieć jakieś trzydzieści lat. Ciemnowłosa, krótko ostrzyżona. Rysy twarzy, niezwykle regularne, przywodziły na myśl nieustraszoną wojowniczkę z plemienia Amazonek. Wedle naszych informacji mają państwo w ofercie dwa zabytki staroegipskie, powiedziałem. Owszem, pokraśniała z dumy. Piękne, prawda? Podszedłem do dyskretnie podświetlonej gablotki. Posążek bogini z głową kota miał jakieś 20 centymetrów wysokości. Hathor, zidentyfikowałem. Jest jakoś sygnowana? Ma z tyłu kilka hieroglifów. Pismo demotyczne, prawdopodobnie XXI dynastia. Wyceniliśmy ją na osiemnaście tysięcy złotych. Nie musiałem pytać o drugi zabytek. Piętro niżej na specjalnej podstawce spoczywał naszyjnik z błękitnych fajansowych paciorków. Łączący je oryginalny sznurek, oczywiście, dawno temu zbutwiał. Nawleczono je od nowa. Oglądałem zabytki w milczeniu. Skąd pochodzą? zapytałem wreszcie. Stanowią część przedwojennej kolekcji jednego z niemieckich antykwariuszy, powiedziała. Odwiedził nas jego wnuk i zaproponował te przedmioty. Zapłacili Państwo gotówką? Nie, wzięliśmy je w komis. Znowu zasiadłem na krześle. Prowadzimy śledztwo w sprawie egipskich zabytków, które pojawiają się ostatnio na naszym rynku, wyjaśniłem. Mamy pewne podejrzenia. Przechyliła głowę w niemym pytaniu. Odnaleźliśmy w płocku sarkofag z okresu mniej więcej XXI dynastii. Kontynuowałem. Niemal jednocześnie w internecie pojawiła się oferta kilku amuletów. Tu zaś trafił naszyjnik. Sarkofag był pusty, z czego wnioskujemy, że ktoś trzyma na strychu mumie, obdziera ją po malutku z bandaży i z pienięża znalezione w ich warstwach przedmioty. Tej wielkości posążek nie mógł być chyba. Kobieta rzuciła wzrokiem w stronę gabloty. Mógł, pokręciłem głową, Wprawdzie nie zdarzało się to zbyt często, ale czasami kładziono je na piersi zmarłego, poniżej tak zwanego skarabeusza sercowego. Tak. Pojawienie się na rynku takiej ilości zabytków egipskich jednocześnie to anomalia. Wskazuje, że pochodzą z jednego źródła, z zaginionej mumii. I czego pan oczekuje? Współpracy. Muszę mieć adres człowieka, który wystawił te przedmioty na sprzedaż. Pokręciła przecząco głową. Mamy prawo zachować tajemnicę transakcji, powiedziała twardo. Renoma mojego antykwariatu opiera się na pełnym zaufaniu klientów. Dlatego nie mogę podać panu tych informacji. Bez nakazu ich pan nie zdobędzie. W takim razie proszę przekazać klientowi moją wizytówkę wraz z informacją, że chciałbym z nim porozmawiać. Wręczyłem jej kartonik. To ważna sprawa. Zgoda. Kiwnęła głową. Dostanie ją jeszcze dzisiaj. Pożegnałem się i wyszedłem na ulicę. Początkowo byłem wściekły, ale potem trochę ochłonąłem. Założyłem niepotrzebnie, że człowiek, który wystawił te przedmioty na sprzedaż, jest przestępcą, a tymczasem wcale nie musiało tak być. A tajemnica handlowa, cóż, mieszała nam trochę szyki, ale ostatecznie byłem w stanie to zrozumieć. W dzisiejszych czasach. Gdy kolekcjonerzy regularnie padają ofiarą złodziei, mało kto przyznaje się do tego, co posiada w swoich zbiorach. I faktycznie, gdyby dom aukcyjny ujawniał takie dane pierwszemu z brzegu urzędnikowi, szybko straciłby klientów. A jednak nie mogłem się uspokoić. Poszedłem nad Motławę. Chłodny wiatr studził mi czoło. Popatrzyłem na drugi brzeg. Ruiny na wyspie Spichrzów. Po kanale przepłynął statek wycieczkowy. Ruszyłem powoli w stronę żurawia. Niebo chmurzyło się i niebawem mógł lunąć deszcz. Zanurkowałem w bramę i po kilkunastu schodkach wdrapałem się do Muzeum Archeologicznego. Zadzwonił telefon komórkowy. Pan Tomasz Zreferowałem mu wyniki dochodzenia. Nie jest dobrze. Zasępił się. W dodatku opowieść właścicielki antykwariatu brzmi dość wiarygodnie. To jest Gdańsk, Pawle. Przed wojną bogate portowe miasto. Docierali tu ludzie z różnych zakątków świata, przywozili ze sobą, co tylko się dało. Autochtoni mogą mieć poukrywane rewelacyjne rzeczy. Ci, którzy osiedlili się tu po wojnie, także mogli poznajdować na strychach prawdziwe skarby. Ale spróbuj odnaleźć tego gościa. Trzeba mu się dyskretnie przyjrzeć. Ba, tylko jak? Westchnąłem. Nie wiem, gdzie mieszka. Nie znam nawet jego nazwiska. Ech, detektyw od siedmiu boleści. W głosie szefa wyczułem delikatną naganę. Daję Ci dwie godziny. Ustalisz jego adres. Potrafisz przecież, tylko nie chce ci się ruszyć głową. Powinieneś się wstydzić. Pożegnał się i odłożył słuchawkę. Zamarłem z dłonią na klamce muzeum. Jak on sobie to wyobrażał. Z pewnością istniała jakaś metoda, metoda tak oczywista, że w ciągu pięciu minut zdołało ocenić, że dam radę rozwikłać ten problem. Usiadłem na kamiennym stopniu i ścisnąłem głowę rękami. Szef zorientował się, że mam komplet danych umożliwiających odnalezienie zagadkowego oferenta. A zatem co powiedziała kobieta zabytek pochodzi z kolekcji przedwojennego antykwariusza sprzedaje go jego wnuk. Wnuk musi mieć nazwisko takie samo jak dziadek, gdyby był potomkiem pokądzieli. Prawdopodobnie nie uwierzyłaby tak od razu. Gdzie znajdę przedwojenną książkę teleadresową firm gdańskich? W bibliotece Muzeum Historycznego, a współczesną po drugiej stronie ulicy na poczcie. Ile mogło tu być antykwariatów? Szedłem już szybkim krokiem w stronę ratusza, pewnie z dwadzieścia. Ilu Niemców wyjechało po wojnie? Około dziewięćdziesiąt procent. Statystycznie mam do sprawdzenia dwa nazwiska może trzy, a może tylko jedno. Książkę oczywiście mieli. Antykwariatów było ponad trzydzieści, ale jak się okazało, większość handlowała wyłącznie książkami. Wytypowałem cztery, które mogły pasować. Nazwiska właścicieli miałem, ich adresy ustaliłem na podstawie książki telefonicznej. Teraz trzeba było porównać zdobyte dane ze współczesnymi. Godzina 45 minut. Na poczcie oczywiście udostępniono mi współczesny spis abonentów. Zadzwonił telefon. Zlokalizowałeś drania? Zagadnął szef. A jeśli mi się nie udało? To cię wyleję z roboty, zażartował. Ale po głosie słyszę, że identyfikacja zakończyła się sukcesem? Owszem. Peter Hosenduft. Właściciel antykwariatu Przy Targu Solnym zamieszkały przed wojną w i Marek Hosendów, żyjący współcześnie w górkach wschodnich. Brawo, widzisz, umiesz pracować. Tylko trzeba cię czasem trochę zdopingować. Co planujesz dalej? Pojadę i obejrzę miejsce, gdzie mieszka? A potem zastanowię się, co dalej. Zresztą niewykluczone, że zadzwoni, by się ze mną umówić. Ale drobny rekonesans nie zawadzi. Do dzieła. Tylko ostrożnie i rozważnie przykazał. Oczywiście, obiecałem.